Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Na start, idę dalej. O, widzę już pieski. Jakiś przedmiot. A kurde, skubaniutki. Ładnie. Dobrze, tutaj coś, raczej nie. No, tam też nie ma przejścia, ale tu jest co to przeciwnik i jeszcze jeden strzela do mnie właśnie z łuku. Co to jest, tak się pytam? Jakiś niższa trucizna, czy jak? Backstabik kończący życie gościa. I on jest. Tam, kurde. Kolejny backstab, elo. What the flaming fuck? Co to jest? Dobra, to się nie chwieje. Co to jest? Co to jest? Pijawka? Pająk? Pijawąk? Pajawka? Nie wiem, co to ma być? Jezus! Mogę to zabić? Oho, tam jest coś podobnego. Nie wiem, no oznaczyć tego nie mogę. Jeszcze. Dusza dumnego rycerza, okej. Tu nie ma drabiny do opuszczenia, ale tu jest przejście chyba gdzieś. Kurde, typie! Złaź ze mnie! Okej, to się nawet udało. Na jolo to zaskoczyłem. Jakby tu nie było drabiny, no to bym był nieźle. Teraz tak solidnie byłbym w dupie. Okej. Znowu ten. Pięknie. Naprawdę nieźle. Dobra, super, że pieśń został zniszczony. Won mi z tą informacją. Proszę, opłacało się tego nakupować troszkę, ale mam tego coraz mniej. 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze tylko 5 razy mogę zginąć. I nic nie stracić. Dobra, zaskoczmy może tutaj. Czy ja tu byłem? To jest dobre pytanie w sumie. Czy ja się teraz nie cofam? Ale wszystko wskazuje na to, że chyba tak. Mhm. Ja byłem tu przed chwilą, dobra. To wróćmy w takim razie do Ognicha. I idźmy w sposób normalny. Tak jak powinienem się zresztą tutaj poruszać. Kontrolę opadku nie, leczenie. Wielka strzała duszy niech zostanie. Ale kostur przy sobie, świetnie. Dobra, musimy przejść dalej, żeby być bliżej miejsca, w którym zostałem przed chwilą perfidnie zrzucony na glebę. To się nawet udało, powiedzmy, że... Tam kurde stoi gościu w ciemnościach i se... Jak on nie spadł? Nie spaść w przepaść. Więc jak gdyby nigdy nic stał. Dobra, ten drugi też padł, tylko z opóźnieniem.
Teraz tędy. Teraz tędy. Dobra, tutaj zaskakuje, to już nie ma powrotu. Czy jest? Nie, dobra, nie, jest drabina, okej. Okay. Było gdzieś tędy. O, tutaj. Siema. Dobra, szłem w górę czy w dół? Chyba w dół. Jezu, ta moja pamięć złotej rybki do rzeczy istotnych. Teraz szedłem na dół, ale jak już idę w górę, to zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. Jakiś pluje, kurde se siedział. A ten to chyba się zaciął, mam wrażenie, bo tak stał w miejscu w połowie drabiny i nie wiedział, co ze sobą zrobić. Dobrze, tutaj... No, jest chyba jakieś dalsze przejście. A no jest. Jest to zejście głębiej. No to idźmy tym przejściem. Dusz co nie straciłem, więc nie muszę iść do miejsca mojej śmierci, aby je odnaleźć. Okej. Ja to coś biję w ogóle? Ewidentnie. Za tysiaka. Jest takie coś. Piromancja! Wewnętrzna moc. Do sprawdzenia w chwili większego spokoju. Gdzieś tu był kolejny plujek. Tu jest. Noż ty... Fajnie. Dziękuję. O, widzę, że na... Jak mnie zasało do tej drabiny. Dobra. No i teraz możemy iść w dół. Odszukać miejsce, gdzie dostałem. Okej, znalazłem. Ej, no serio, drugi raz w tym samym miejscu! Jeszcze gra zalagowa, bo mnie gościu za teksturę wrzucił. Kurde, no. Ale nie wiara, dwa razy w tym samym miejscu dostałem gonga i poleciałem w przepaść, no. Troszkę takich pierścieni. Ten... Liczają się odrodzi, czy... To było jednorazowe akurat. Nie wiem, jeszcze nie widzę. Okej, to był dość szybki backstab. A to było dość ładne wejście mnie... Zaskoczę... Nie wejście, tylko wzięcie mnie z zaskoczenia. Ale ja nie pozostałem dłużny i sprzedałem mu backstaba. Nie, okej, ten liczająk był jednorazówką. Mnie się akurat bardzo podoba. Dobra, na górę wchodzić już nie będę, bo nie mam po co. A właśnie, skoro już jest spokój względny, to... Topczajmy te... No Jesus, no nie dadzą. Dobra, teraz poproszę o... Skąd oni się tu biorą? Proszę o leczonko. Dobra. Raczej ten gruby tu nie przyjdzie, on dopiero jak ja tam zejdę, to się triggeruje, więc obczajmy te piromancje. Wewnętrzna moc, to było to. Na krótko zwiększa siłę,
chyba w sensie siłę albo, czy siłę i wytrzymałość. Kosztem punktów życia. Potężna moc pochłania siłę życiom rzucającego i jak wszystkie niebezpieczne zaklęcia, a wewnętrzna moc przez eony pozostawała tajemnicą, pewnie miało być, tylko no, troszeczkę opis się urwał. No, to wejdźmy może troszeczkę tutaj, gdzie on se siedzi. Dziękuję. Dziękuję, naprawdę dziękuję za tego gonga. Kurde, mój Baxa. O, właśnie. Dokładnie taki. A proszę, byłem szybszy. Znowu to ciasto z łajna, Boże. Najchętniej bym to po prostu wszystko wyrzucał, nie? Okej, tym razem chyba faktycznie schodzimy głębiej. Giełka. Okej, pytanie, czy to boss? Nie, to dalsze przejście. Dobra, więc idziemy dalej. Czy to jest drabina jakaś ukryta? Nie, wydaje mi się. Tam jest jakiś pająk, który... No, pająk jakieś latające dzyndze. Pająk, który chyba potrafi pluć ogniem, tak mi się wydaje. Dobra, ja tutaj mam coś zrobić? Zeskoczyć gdzieś? A, jest drabina, dobra. Kurde, nie zauważyłem jej za pierwszym razem. Jezus! Od razu, a nie za pierwszym razem. To jest mój pierwszy raz z tą grą, więc... Tylko miałem wiedzieć, że jest u drabina. Dobra, spróbujmy. Strzały... No kurde! Tej strzały. Wygląda jak połączenie pająka z muchą. To be honest. Niewiele masz życia. Padło na jeden. Jezu, jak to coś było kiedyś człowiekiem, to nie chcę wiedzieć, co się stało, że stało się tym czymś. Kolejne zejście, no kurde, coraz głębiej schodzę. Tak jak przewidziałem w poprzednim odcinku. Czy raczej na jego koniec. No nie, coraz więcej ich tu jest. Super. No, gdzie jesteś? Okej, stąd go nie trafię. No, nie zaklęciem przynajmniej. Ale mógłbym spróbować go ustrzelić z łuku. Albo z kuszy. Ale celownik chce... Okej, jestem niemal pewny, że to się nie powinno stać. No, też obwodają jakąś piromancją, mam wrażenie. Więcej szczęścia niż rozumu teraz nie. Już myślałem, że lecę i zaraz zobaczę, zginąłeś, ale kurde, jednak nie. Na szczęście jednak nie. A, to jest toksyna, dobra. Na szczęście mogę ją wyleczyć. Tą kępką tego mchu. Silny cios. Dobra, tu przyda się łuk. Ale nie tylko na to. Gdzie jest ten plujek? A, gdzieś totalnie nade mną, skąd go nie widać. Świetnie. Dobra, tędy nie pójdę. Tędy nie wiem, czy mogę. Znaczy, są przeciwnicy, więc chyba mogę.
Gdzie jest ten durny plujek? A tu się schował! Śmiało, przywitaj się z moimi ostrzami. Moim ostrzem właściwie. A zwykła kępka by mnie uratowała? Nie, zwykła kępka nie uratuje. Dobrze, stusik w takim razie, nawet dwa. Czyli muszę wykorzystać kępkę kwitnącego mchu. Bo ta zwykła nawet nie obniża tego paska za tych toksyn. Dobra, wymienię teraz szybko kuszę na katalizator. Piu! Piu! Trochę boli, że nie mogę mieć więcej niż jednej broni. W sensie, że... tej wymiany nie da się szybciej zrobić. Pyk. Dziękować, tam kolejny. W ogóle, to jest dobre pytanie, co to jest? I czy to jest jeden z mieszkańców tego całego Blighttown? Dobra, tam jest jakiś przedmiot. Pytanie, czy te wody nie są właśnie zatrute? No, oczywiście. Trucizny, co nie miara. Dusza dumnego rycerza. No dobra, powiedzmy, że Worf. Ale to jest zwykłe zatrucie, więc... nie jest to też zbyt... silne. Ognisko, pięknie! Okej, ognika się tu nie spodziewałem. Czy ja chcę odpoczywać? Jak mi na plecy wleciał! Gin. Dobra, co się tutaj znajduje? No, weź się ode mnie odczep. Jest przejście. Skrzynki. Okej, mogę się cofnąć chyba, w razie czego. Normalnie po drabince, tak jest. I dalszego przejścia nie ma. I jest to najzwyklejsza skrzynia. Spoko. Smocza łuska. Pięknie. Tam coś przyleciało. Dobra, po prostu łyknę sobie stusa, bo jak odpocznę przy ognisku, powinien mi się ten efekt zredukować do zera. Strasznie bardzo teraz to jest zakleć na tego typu pierdolę, ale... mi się nie daje trafić z mieczem, no... jakie cudo to minęło? Nawet nie wiem, co to jest, czy jest mucha, czy co innego. Wygląda jak zbyt duży komar. Dobra, nie mam zbytnio człowieczeństwa przy sobie, ale mogę na szczęście zużyć jedno bliźniacze człowieczeństwo. I jedno zwykłe. Aby rozpalić to ognicho do granic możliwości. Choć jak mówiłem wcześniej, troszeczkę mnie irytuje fakt, że nie mogę od razu zużyć trzech człowieczeństw, żeby do maksimum to ognisko rozpalić. Że nie ma opcji, wybierz ile chcesz poświęcić. Wiecie, od 1 do 3. W razie posiadania oczywiście tego rytuału rozpalania, no bo... w razie gdybym go nie posiadał, to mógłbym mieć tylko 5 takich buteleczek. No, wtedy niewiele by mi to dawało. Dobra. Już mówię, dlaczego chowam wszystkie rysiki. Uwaga! Dostałem na moje konto karę za to, że wykorzystywałem tego trainera. Dostałem karę. Rozumiecie to? Za to, że wykorzystałem trainer, żeby przyspieszyć po prostu levelowanie swojej postaci, co normalnie zajęłoby mi masę czasu, a ja sobie chcąc po prostu tego czasu oszczędzić, wykorzystałem tak zwany sposób trzeci, albo inaczej, ze strony trzeciej, czy coś tam,
wykorzystałem możliwość, aby właśnie nie tracić za dużo czasu na levelowanie, to sobie to chciałem przyspieszyć, a gra to odczytuje jako... W sumie nie wiem, jak chyba włamanie się na ten, włamanie się na do jakiegoś kodu gry czy coś tam i daje mi karę wielce na tryb online. W sensie nie jestem w stanie korzystać w ogóle z trybu online, bo momentalnie jak do niego wchodzę, nie jak wcześniej, bo wcześniej to jeszcze nie było w mocy, że tak powiem. Wcześniej po prostu miałem problemy z siecią, a teraz, gdybym chciał korzystać z trybu online, to momentalnie jestem z niego wywalany. Chcę sobie człowiek ułatwić życie, a twórcy gry tylko mu je pogarszają, powiedzmy. Ja rozumiem, że na przykład, że cheatowanie nie jest w porządku, no ale... O, mroczny duch zaatakował, gdzie jest? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra. A! Mam cię. To jest kobieta, widzę. Backstab? Pięknie. Mocny. Za prawie całe HP zjechałem. Ty, ale ma fajny nożyk. O, no i tyle było z tej walki. Duch wypędzony, prawie 9000 dusz zyskałem. I troszeczkę człowieczeństwa. I jeszcze więcej. I nóż rzeźnicki. Czyli jej broń. Ta szkoda człowieczeństwa, które wydałem na tamto ognisko, no ale dobra, nieważne. Sprawdźmy ten nożyk. 90 punktów. Niewiele gorsze od na pierwszym levelu od właśnie miecza półtora ręcznego, ale... No, jest cięższy, jest mniej jest chyba... No nie wiem, jest mniej? Nie, jest bardziej wytrzymały. No, Jezu, nie ma spokoju z wami, no. Czemu one plują krwią? Tak, to wygląda jak krew. Wygląda jak jakieś zmutowane komary. Dobra, nożyk. Ten olbrzymi nóż rzeźnicki to ulubiona broń nieumarłego kanibala grasującego w głębinach. Właściwie ciężko go nawet nazwać bronią, to raczej narzędzie do patroszenia nieszczęsnych ofiar tego potwora. No, udało mi się już dwóch takich kanibali zabić, więc... Czy tacy silni byli? Zresztą no, tak sobie śmieszkuję tylko, no bo wiadomo, jak gdyby nie to moje levelowanie, no to pewnie byliby troszkę bardziej problematyczni. Czy to jest jakaś winda? No to wygląda. Co najlepsze, jest to winda, która prowadzi do kompletnie innego obszaru. Tak co go Blightown. Dusza dumnego rycerza. Tam jest jeszcze jakiś... przedmiot. Nie wiem, ciężko mi spekulować, co to będzie, bo to może być albo kolejna dusza, albo jakiś kębek. Kębek? Kłębek. Nie. No kępka po prostu. Jezus. Czyli na siłę próbuję znaleźć jakieś nowe słówka, zamiast po prostu użyć tych, które już istnieją. Okej, one shot. Poniekąd już jestem chyba trochę za silny. Dusza dumnego rycerza, spoko. Czy ja tu chcę iść gdzieś dalej, czy ja chcę iść do tych wind? Chyba wolę te windy najpierw sprawdzić. Ognicha raczej nie będę wykorzystywał. Dojdę do wind, wyleczę się z zatrucia i wyleczę się potem normalnie. Dobra, widzę, że w niektórych momentach jest tak bardziej grząskie to... trujące bagno. Chyba na spokojnie można nazwać to bagnem. O, tam kolejny taki potworek. Nie tutaj, tylko tutaj. Gębka fioletowego mychu. Nie miecz, talizman. I leczenie. Żeby przeszczęcić troszeczkę stusów. Pierwszy mnie trafił.
Okej, niczego nie pilnował, no to troszeczkę smutne. Bo po cichu liczyłem, że jednak coś tam będzie miał. Dobra, gdzie mnie te windy zaprowadzą? To jest, myślę, bardzo dobre pytanie. A, chyba że winda jest tylko w jedną stronę. Ale nie, widzę, że da się tędy wejść. Też pytanie, gdzie by tutaj był koniec lokacji? Coś, no, na pewno gdzieś tutaj będzie boss. To jest niewątpliwe. Tylko pytanie brzmi, gdzie? Czy na górze, czy na dole? Mi się wydaje, że chyba im głębiej, tym bardziej w kierunku bossa będę się szedł, nie? Ale ile w tym prawdy? Czy to jest ognisko? Nie, to jest ten pająkowaty stworek. Tu jest drabina, widzę. Kolejna drabina. No, ładne połączenie ataków. Zejdź ze mnie, Jezu, ten durny ragdoll, no. No, gdzie jesteś? Fioletowego, no nie na taką liczyłem. Liczyłem na tę trochę lepszą. I znowu będę musiał poczekać, aż te toksyny po prostu przejdą. Chyba że znajdę gdzieś tę lepszą kępkę. O, 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 czekaj, tam jest jakiś przedmiot. Możesz z łaski swojej celować. O właśnie, troszkę wyżej. I dostać jedno i drugie zatrucie naraz. Jakie to musi być. Jak to musi być udręka po prostu. To życie musi schodzić w tempie po prostu ekspresowym. Kolejna skrzynia. Maska strażnika pieczęci. Cynowy katalizator wygnania i szkarłatny set, powiedzmy. Magia Remedium. Ciekawe. Dobra, mam jeszcze jakąś tą kępkę lepszą? Nie mam żadnej. Niestety. Czy po prostu muszę kontrolować teraz moje HP. Sprawdźmy to Remedium. Będzie gdzieś tutaj. Jest. Remedium. Magia Julwy w szkarłatnej szacie. Strażniczki pieczęci z Nowego Londo. Zmniejsza krwawienie i rozprzestrzenianie się trucizny. Niweluje też wiele skutków działania trucizny. O, to fajne. Dobra, HP jeszcze na wymiarę wysokim poziomie. Szybko, szybko. Część dziewiątkowej magii leczniczej z Nowego Londo. Być może Julwa przestała być strażniczką pieczęci, by używać swoich zdolności leczniczych w Blighttown. Okej, to jest magia, którą z wielką chęcią bym sobie wrzucił. W sensie zapamiętał. Tylko musiałem do ogniska najpierw się dostać. Trochę mi się nie uśmiecha teraz do niego wracać. Może znajdę jakieś nowe? Kto wie. Cyk! Pięty. Dobra, chyba teraz mi trzy paski równo będzie przywracała butelka Estusa. Dawaj, dawaj, dawaj. O. Serio? Po nic? Ani drabiny, ani niczego? Jestem troszeczkę zawiedziony. Jakoś zaskoczę. U swojej śmierci na pewno. Dobra, zaraz mi ta toksyna przejdzie. Na szczęście. Już przeszła. Nie, nie mogę tu jakoś wejść, przejść. Chyba nie. Tędy? Nie, bo tędy weszłem, przeszedłem. A nie, czekaj, tam na górę nie wchodziłem, a na górę widzę, tu przejdę dalej, tu. Tu jest coś. I przejście tam, dobra, czyli musimy się cofnąć.
ja przeżyję upadek? Być może, ale lepiej nie ryzykować. Jak mam drabinę, no to jak człowiek z niej po prostu skorzystam? Z tak mojej wysokości akurat nie muszę korzystać z drabiny. Gdzie to było dalej? Było tędy i... Nie, to była skrzynia... A właśnie, jeszcze sednie sprawdzić. Dobra, najpierw sprawdźmy katalizator. Nice! O wiele lepszy od mojego! Troszkę cięższy, ale niewiele. Zobaczmy... Okej, okay, też na A z magią. Dlaczego się skaluje na A z magią, a jest na czerwono tutaj? Wygląda tak, jakby mój katalizator pod względem magii był lepszy, ale skaluje się tak samo. A, bo ten ma dostrojenie magii mocniejsze, dlatego. Ale tylko niewiele, no to... Nie ma co się aż tak... zamartwiać. Tak, fizyczne, nawet duże. O, krytyk mogę nawet tym wyprowadzić. Jak wyglądałby krytyk katalizatorem? Dobre pytanie. Dobra, opis. Katalizator magów, którzy zatopili Nowe Londo, aby zatrzymać pochód upiorów oraz królów pochłoniętych przez ciemność. W przeciwieństwie do innych katalizatorów, ten kawałek metalu z powodzeniem może służyć za broń białą. Nie rani może zbyt dotkliwie, ale może okazać się ostatnią deską ratunku. No, wygląda jak włócznia tak naprawdę, nie jak katalizator. Dobra, gdzieś to była... Gdzieś to było zejście, którego... Przez moją ślepotę nie widzę, czy jak? Jak tu zeskoczę, no to raczej nie przeżyję. A tu, Boże, przecież ja po tej gałęzi przeszedłem tutaj. Boże. Wielka jest ma głupota czasami. A jeszcze większa ma ślepota. Dobra, tu jest drabina. Zauważona na szczęście z tamtej strony. Albo że może będę starczą chodził, jak już tak się bezpiecznie tak bez nią czuję. Dobra, na górę czy tędy? No nie, znowu te plujki. O, świetnie, jakimś cudem jeden mnie trafił. W ogóle, patrz jakie to jest śmieszne, nie? Gościu mnie strzeli. Normalnych obrażeń w ogóle z tego nie dostaję, ale nabija mi się co najmniej 1/3 paska na tą toksynę. De facto, jak nie zablokuje ataku, no to się będzie stakowało, dopóki się nie nastakuje. Dobra, jest drabina. Już myślałem, że znowu nic tu nie ma, ale... Na szczęście mogę iść dalej. Ale mam dwie ścieżki. Tą na górze i tą za tamtymi typami. Pytanie tylko, gdzie chcę iść najpierw. Zwykła skrzynia. Klucz do ruin Nowego Londo! Proszę, proszę! Co za klucz zdobyłem? Do krat między Nowym Londo a Doliną Drake. Klucz do żelaznej kraty oddzielającej ruiny Nowego Londo od Doliny Drake. Ruiny Nowego Londo zostały odizolowane, bo przeklęte duchy stanowiły zagrożenie dla życia i duszy. Legendy mówią o straszliwym mroku, który został tam przepędzony. Ciekawe. Tutaj nic. Tu jest grubas, to już widziałem wcześniej. Czekaj, czy my się teraz nie będziemy wracali, aby tutaj Doliny Smoków? Bo tak mi pasuje trochę wystrój. O, wydrobił mi tę pałę swoją. Niestety wydrobił też ciasto z łajna. Ej, tak, my się chyba wracamy powoli do kapliczki. Przynajmniej zeszedłem do kapliczki, no do ruin Nowego Londo, ale z ruin możemy w miarę gładko wrócić do kapliczki. Okej, zrobiłem unik, nie wiem dlaczego gra nie
zrobiła uniku, ale okej. Znowu ciasto z Wajna. No! Jak w Sekiro to wygląda kozacko, kiedy swoim atakiem uniknę ataku przeciwnika, tak w Soulsach mnie to trochę drażni. Kiedy gościu tak totalnie z niczego unika mojego ataku. Trudna przecinka, ale to... nieważne. Tak, to będzie tutaj! Proszę, proszę. Czyli udało mi się znaleźć... skrót do kapliczki. Bo tutaj teraz bym przeszedł i poszedł na górę i będę w kapliczce. No nie od razu, musiał tam jeszcze troszeczkę wmanewrować w drugą stronę, no ale wiadomo o co chodzi mniej więcej. Okej, okay, 36 minut. Ognicho na dole. Dobra, spróbuję jeszcze przejść tutaj kawałek. Do tamtych ziomków, którzy mi te toksyny nabijali. Mam coraz mniej estusów, no ale nie będę specjalnie teraz szedł ich odnowić. Bo to niestety zregeneruje wszystkich przeciwników. Okej, okay, czyli Dolina Drake w opisie jest po prostu... pewnie oryginalnie było Drake Valley, ale nie bardzo tłumacz wiedział jak to przetłumaczyć i po prostu stawił Dolinę Drake, a powinno być Dolina Smoków. A później albo nie ogarnął, że ma to przetłumaczyć na Dolinę Smoków w innych opisach, albo po prostu stwierdził, że jak już tak to zostawił, no to nie chce mu się tego poprawiać. Serio? Teraz mi kratki będą dropiły. Na szczęście nie stało się nic złego. Teraz tak, tutaj schodzę. I tu będę szedł do tamtych ziomków. Dobra, mogę na spokoj. Okej, to i tak było dość ryzykowne z mojej strony. Strzała. Jeden padł. O, kępka fioletowego mchu, kwitnącego. Co ważniejsze. Którą od razu będę musiał wykorzystać. Okej, na szczęście jeszcze jedna wydropiła. Jezu, ile ich tu jest? Normalnie wszędzie widzę Timo, tylko że w trochę bardziej ludzkiej formie. Ci dwaj wydropili te gorsze kępki, szkoda. Użyj przedmiotu. Kontrola upadku nie, leczenie tak. Tak więc poproszę. W sumie jestem ciekaw na... jak duże wysokości mogę sobie pozwolić, mając tę kontrolę upadku? W sensie, czy stąd mógłbym zeskoczyć? I otrzymać mniejsze obrażenia, albo żadnych? Sprawdźmy. Kontrola upadku. Dobra, tu są pieski, więc przygotuję od razu tarczę. No, dostałem trochę obrażeń, ale... kto wie... może były w znacznym stopniu, no może nie w znacznym, ale w jakimś stopniu może były one zredukowane. Zdychaj. Czego pilnowałeś? Kolejna dusza strażnika ognia, czy tam strażniczki ognia. To mi się podoba. Dobra, w sumie jak już mam talizman wyekwipowany, to tego leczenia użyję. Weź ten długny miecz i tnij. Dziękuję. Dobra, już przestał działać czar. Bo nie ma tego efektu na moich stopach. No patrzcie, piesek na plecy chciał mi wejść. Nieciekawie. Dla ciebie. Tutaj nic. Też nic. Tu widzę zejście po drabinie było, więc nie musiałem skakać. Okej, czyli po prostu odblokowałem sobie skrót do lokacji. Mógłbym się nawet cofnąć teraz do kapliczki i wzmocnić sobie buteleczkę. I w sumie chyba to zrobię, potem tylko się cofnę cudem do ogniska, ale to już może bez... Chociaż nie, bo mamy zaklęty żar.
A mamy w ruinach Nowego Londo tego całego czarodzieja, który też jest kowalem. Więc może jemu możemy oddać ten żar. Bo André może nie tyle nie chciał przyjąć tego żaru, co nie był w stanie z niego tak normalnie korzystać. Znaczy normalnie, po prostu nie był w stanie z niego korzystać. Ale tamten ziomek, myślę, jak najbardziej mógłby. Bo w końcu jest magiem. Więc myślę, że żar, który wzmacniałby magiczne zdolności jakiejkolwiek w sumie broni bądź rzeczy, myślę, że mógłby naprawdę przypaść mu do gustu. Okej, czyli jakbym chciał dalej gdzieś szukać fabularnie, to muszę zejść na dół i gdzieś tam poszukać dalszej drogi. Mam nadzieję. A póki co lecimy dalej. Znaczy lecimy dalej. Lecimy do Nowego Londo. Pogadać z magiem. Być może oddać mu żar. A potem cofnę się do kapliczki, wzmocnię butelkę i wracam do ogniska. Ale te dwie ostatnie rzeczy, te trzy ostatnie rzeczy już bez was zrobię, no bo nie ma sensu, abym to robił na nagraniu, bo raczej nic się nie zmieni w tym temacie, jeśli chodzi o upgrade'owanie takowej butelki, bo raczej będzie to tylko i wyłącznie podejście, przekazanie duszy i później strażniczka od razu tą duszą flachę wzmocni i tyle. A ty niech się chilluje, patrzcie go, opala się w mroku. Kurde, ale... Ej, czekaj, ale było powiedziane, że to jest zatopione. Ale to jest nad wodą. To ile tego miasta jest pod wodą? Dobre pytanie. I coś czuję, że raczej niestety będę się o tym musiał przekonać. Dobra, pogadajmy. Hey, hang on. Is that a sorcery ember? I've never seen one like this. Not even back in Vinheim. What a brilliant flame. Please, friend. Let me have that, I am begging you. I am a craftsman of Vinheim. I'd go hollow before I pass him a flame like that. Trzymaj stary, mi niepotrzebny, a ty możesz mi z tym żarem nieźle pomóc. Oh, really? You are wonderful. I will forge a wicked masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of it. Oj, broń, która uczyni mnie legendą, to raczej nie twoja działka. I zobaczmy, co on ma. Magiczny miecz, półtora ręczny. Znaczy, wróć, magiczny, magiczna broń. Tu jeszcze jakaś lepsza, to jest odczynianie, a tu jeszcze jakaś mocniejsza rodzaj broni, ale... Czy to wymaga magicznego, na przykład miecza, na jeszcze lepszym levelu, czy muszę udać po prostu jeszcze jakiś inny żar? Dobre pytanie, przekonamy się później. Masz coś nowego do powiedzenia? O, big hand. Of course I've heard of it. Who hasn't in Vinheim? He was a royal member of Dragon School. Until he turned undead. I hear he was quite the character. Only that was 100 years ago. What interest have you in the old eccentric now? Sorcery? Don't ask me how it actually works. We only fiddle and forge until it works itself in. That's how we do it in Vinheim. We prefer to leave the theorizing to those uppity scholars. Hmm? There's nothing. We're both cursed. Dobra, czyli już wyczerpaliśmy nowe dialogi. Modyfikacja to jest to, co było. Wzmocnienie to jest wiadomo. Co tam ja na sprzedaż? Tylko katalizator, no to dziękuję. Dobra. Pogadaliśmy. No to co? Ja będę teraz wracał powoli do... Czekaj, nie tędy przyszedłem? Czy tędy? Nie, tamtędy. Tutaj powinna być ta winda. Dobra, to ja już będę wracał do kapliczki, no a potem po prostu cofnę się do tamtego ogniska,
tylko po prostu muszę uważać, żeby przypadkiem nie usiąść przy tym ognisku właśnie w kapliczce, ale to raczej nie powinno mieć miejsca. Ale w ogóle fajna jest czcionka w Soulsach. Zwłaszcza jak macie te Dark Souls i takie okręgi dookoła tego. Tu. O! O! Co? Gdzie ono jest? Obskurny sep? Czarna sfera oka? Nie żyje! Co? 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 Dlaczego ona nie żyje? Ej, halo! Mordy! Have you been to the ruins of New Londo below? Just head down the stairs and take the lift. It's certainly worth a visit. It was once an undead city. You may find a clue or two. Unless the ghosts find you first. You will get there's no straight now. Kurde, teraz nie wiem, czy to był nowy dialog, czy nie. Mogę w ogóle zapalić? Nie ma strażnika ognia, nie można rozpalić ogniska! No nie! Ale co się stało? I w ogóle gdzie jest ten rycerz, który tam stał obok? Bo on też zniknął. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe, as always. Dobra, u niego nic nie kupię. My teacher, whom I imagine still resides in the Great Swamp, had a funny way of putting it. He said that pyromancy is the ultimate fantasy. We are born into dark and warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. He rather had a way with words, the old withering frog. In this land, pyromancers earn a certain respect. The Witch of Idolith, one of the legendary lords, is the godmother of pyromancy. So the day I became undead, I was ecstatic. I felt as if I'd been chosen to attune myself to the ancient arts. Of course, it wasn't all that romantic in the end. Okej, Wiedźma z Izalitu to jest właśnie jedna z tych, która odnalazła duszę lordów, jak było powiedziane w intrze. A pyromancer's flame, is it the flame when I gave you that flame? Dobra, to już było. Wait, friend, where are you off to? No gdzie no? Dalej w drogę, nie? Dobra, pogadajmy tutaj. Mordo, ty coś wiesz? Ah, oh, you. Have you seen my lady? Oh, blast, where might she... Dobra, to już było. Oh, tak, to... dobra, on nic tu nie powie więcej. Dobra, chrapania nie słychać. Dalej mnie frapuje no sam fakt jego występowania. Tutaj dziś powinien być ten... O właśnie, tu jest ten czarodziej. Oh, hello. Well, you certainly are keeping at it. Myself. I'm fine. Let's get started straight away. I wish to do what I can to locate Master Logan. I am aware of my shortcomings, but I cannot very well just sit around here and rot. Oh, do not worry. I have considered our relationship. I will only leave after I have taught you all the sorceries that I know. I shall count myself lucky if I manage to locate Logan, or even return here in one piece. No, w sumie to już może iść, no bo nauczył mnie wszystkiego, co potrafił. Two things. Ale tu się już też powtarzał. What's that? Okej, teraz jestem naprawdę zdziwiony. Strażniczka ognia nie żyje. Ognisko zgasło i nie mogę go rozpalić. A rycerz, którego uratowałem, zniknął. Czy to on ją zabił? Dobra, sprawdźmy jeszcze te rzeczy. Tutaj maska... O właśnie, bo maski jeszcze nie sprawdzałem. Ten strażnika pieczęci. Maska czarodziejów, którzy zatopili Nowe Londo, by zamknąć mroczne zjawy i czterech królów pochłoniętych przez mrok. Symbolizuje ich determinację, zachowania pieczęci na wieczność oraz ich pokutę za wszystkie poświęcone istnienia. Ale dwóch z trzech czarodziejów opuściło Nowe Londo po zakończeniu swej powinności.
No, znaleźliśmy zaklęcie jednej z czarodziejek prawdopodobnie, bo wątpię, że był to czarodziej, raczej to czarodziejka. Obskurny kaptur noszony przez strażniczkę ognia z kaplicy, Firelink. Uważa się, że niegdyś był to biały kaptur dziewicy, ale dym i popioły ognisk z biegiem lat go przyciemniły. Okej, mam nadzieję. Dwóch rzeczy. Po pierwsze, że my i możemy ją jeszcze ożywić, bo trochę szkoda w takiej lokacji nie mieć ogniska. To jest po pierwsze. A po drugie, mam też nadzieję, że nasz bohater właśnie jej nie rozebrał. Szata czarodziejów, którzy zatopili Nowe Londo, by zamknąć mroczne zjawy czterech klubów chłonnych przez mrok. Pieczętujący niegdyś byli uzdrowicielami, symbolizowało to jaskrawy karmazynowy symbol. Dobrze, i obskurna szata. Okej, to jest prawie że identyczny opis. To jest identyczne. To także... To jest identyczne, ale to się zmienia. Tutaj. Uważa się, że niegdyś była to biała spódnica dziewicy, ale jej prawdziwe pochodzenie jest ukryte pod plamami krwi. Może jej dawna właścicielka została okaleczona, aby nie mogła uciec? No, to jest chyba bardziej optymistyczne, mam wrażenie, podejście. Okej, ale naprawdę jestem teraz zdumiony. Ta nie żyje, ten wyparował, no wygląda to, że albo on zabrał... Nie, właśnie, czy on zabrał jej duszę? To jest dobre pytanie. No, gościu zniknął. Ona nie mogła umrzeć sama z siebie, no bo strażnicy ognia są chyba nieśmiertelni. W sensie, no, dopóki trwają przy ognisku, no to raczej nie można ich zabić. Zatakł świat mordercy strażnika ognia, czarna sfera oka. Mistyczna kula znaleziona przy ciele strażnika. Raczej strażniczki, ale okej. Okay. Zatakł świat mordercy strażnika ognia, strażniczki, żeby pokonać sprawcę i odzyskać duszę strażnika. Czarne oko wciąż obserwuje miasto bogów, Anor Londo. Okej. Okay. Czyli dopiero gdzieś w Anor Londo będę mógł tego użyć. No to gorzej, czyli przez no dość długi czas będę miał... W ogóle, patrzcie, nawet nie ma jej ciała tutaj. Bo ona tutaj powinna, wiecie, tak siedzieć sklęczona, ona będzie chociaż jakaś rozwalona, tutaj nie ma nic. Dobra, no to wracam do ogniska w takim razie, którym odpocząłem, no nic tu nie zrobię. Ale jestem, no... Zdumiony to chyba naprawdę bardzo dobre określenie. Dobra, przy ognisku odpoczywam i żegnam się z wami. Do miłego i do następnego. Cześć!